cieszę się, że mam nadzieję, że nasza rozmowa będzie dotyczyła kilku bardzo ważnych obszarów, które właściwie nas kształtują. Bo chcieliśmy rozmawiać o obszarach związanych z kulturą, które wpływają na naszą wolność, na nasze postrzeganie świata, na to, jakim jesteśmy ludźmi. Platforma Obywatelska przypomniała dzień wieczór, spisaliśmy na naszym proteście w Sejmie 10 podstawowych wolności. Wśród tych wolności, wolność słowa, wolność artystów i wolność kultury, to były te bardzo ważne, o których mówiliśmy i uważamy, że one mają wielkie znaczenie dla tego, jakim jesteśmy społeczeństwem, jak się zachowujemy, do czego dążymy, jakie mamy wartości. Dlatego cieszę się, że będziemy mogli porozmawiać o tym, jak kultura wpływa na nasze życie, jakie są ograniczenia, jak się zmieniamy po uczestnicząc w życiu kulturalnym, co możemy poprawić, co możemy zmienić i o tej wolności, która jest najważniejsza. Bo mam takie wrażenie, że ostatnie miesiące, bo lata były nie najgorsze, ostatnie miesiące powodują, że artyści mają prawo czasami zastanawiać się, czy wszystko jest tak, jak powinno, czy jest w porządku. Ja kilka dni temu byłam na premierze filmu Powidoki Andrzeja Wajdy. Byłam na premierze tego filmu. Ten film powstawał kilka lat temu. Teraz jest premiera, bo jak Państwo wiecie, film jednak to jest proces, który musi trochę trwać. To jest wiele miesięcy pracy przy scenariuszu, potem przy realizacji tego filmu. I film o artyście z lat 50., o okresie życia artysty w latach 50. wydawałoby się film historyczny, w dzisiejszych czasach nabiera wielkiej aktualności. I reakcja publiczności była taka niezwykła. Nawet wszyscy sobie zdali sprawę, że coś, co wydawało nam się niemożliwe, coś, co się nigdy może nie zdarzyć, jest tak bardzo blisko naszego życia. Bo już były sygnały o tym, że niektóre wystawy są zamykane prewencyjnie, spektakle bardzo szybko schodzą za cisza. Czasami nawet nikt ich nie widział z decydentów, ale na wszelki wypadek, że coś takiego zaczyna się dziać. Więc dlatego chciałabym, żebyśmy o tej kulturze porozmawiali i o tym, jak bardzo ważne jest, żeby ją chronić. To tak tytułem wstępu. Tak tytułem teraz witam. Pozwólcie Państwo, że zacznę. Pani marszałek kocham. No i nic się nie stało, jak Państwo widzicie. Nie rozwiązaliśmy naszego zgromadzenia, nie rozpędziliśmy tłumów sprzed domu i tak dalej, i tak dalej. No to co pani marszałek mówiła, oczywiście trudno przecenić, bo jeżeli mówimy o wolności słowa, jeżeli mówimy o wolności wystąpień, o wolności spektakli, no wszystkiego, co się wiąże z kulturą. Trudno to oczywiście przecenić. No ja myślę, że czasem, tak jak za czasów no, niesłusznie słusznych, czyli za czasów PRL-u, prawda, bardzo wiele spektakli zostawało wielkimi spektaklami, nie dlatego, że one były wielkie, tylko dlatego, że cenzura zabraniała ich grać. Ja nie mówię, że wszystkie spektakle, które my pamiętamy jako te przełomowe i tak dalej, były niedobre. Nie, odwrotnie. Pamiętajmy, że Dziady Dęka, które były robione w 1967 roku i premiera była w listopadzie, były robione dla uczczenia 50. rocznicy rewolucji październikowej. Naprawdę tak było. I one stały się przyczynkiem do 68 roku, do tych wydarzeń marcowych i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę powiedzieć, że te Dziady były złe, to było wspaniałe przedstawienie. Tylko, że sama władza i cenzura zrobiła z tego wielkie, olbrzymie przedstawienie, które stało się no, powodem do wypadków marcowych, do upadku Gomułki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wiele takich wydarzeń, które teraz mają miejsce, zresztą nie teraz, zawsze miały miejsce, właśnie są w ten sposób prowokowane. To znaczy, ja wiem, czy one są prowokowane. One czasami tak się zdarzają. Ja pamiętam, no czasy wszyscy pamiętamy, jak tak patrzę, przepraszam, nie wypominam nikogo. Myślę, że Państwo pamiętacie też te czasy, które ja pamiętam, że nas wystarczyło wyjść na scenę w kabarecie
latach 70. czy 60. i powiedzieć jedno słowo: kiełbasa. I wszyscy się śmiali. I było to przeciwko Związkowi Radzieckiemu, było to przeciwko Układowi Warszawskiemu i było to przeciwko RWBG. Ponieważ tej kiełbasy nie było, to była sprawa polityczna. No, pamiętam również, rozmawialiśmy z panią marszałek przed chwilą o tym, co się dzisiaj wydarzyło, że policja zaczęła pokazywać zdjęcia ludzi, którzy protestowali przed, przed Sejmem 16 grudnia. Ja pamiętam te czasy, lata 70, byłem wtedy w Teatrze w Tarnowie i z jakimś tam spektaklem, obojętnie zresztą jaki, pojechaliśmy na wymianę do Rumunii. Rumunia, czasy Czałczesku i tak dalej, i tak dalej. W miejscowości Sibiu byliśmy. Ja pamiętam, że tam na gablotach przy budynkach milicji, czy komitetów jakichś partyjnych, czy to było Securitates, nie pamiętam, nie wiem, były olbrzymie gabloty, gdzie były zdjęcia przestępców różnego rodzaju. Ja oczywiście nie znam, nie potrafiłem doczytać po rumuńsku, niestety nie posiadam takiego języka, co to byli za przestępcy, ale oni byli publicznie pokazani. No jeżeli ja dzisiaj dowiaduję się, że osoby protestujące przed Sejmem są również publicznie pokazywane, no to skojarzenie, jak Państwo myślicie, dla mnie jest jedno. To może tyle w tym wstępie.